Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Ewa Stachowska i tak jak Państwu obiecałam, chciałabym w 10 minut pokazać, w jaki sposób prawidłowo stosować probiotyki. Myśmy mieli te fantastyczne spotkanie z doktorem Łoniewskim dotyczące probiotykoterapii, no ale po tych fascynujących informacjach i na pewno bardzo nowych i takich bardzo świeżych, czas przejść do praktyki i właśnie moją rolą będzie to, że po rozmowach ze specjalistami będę chciała Państwu pokazać bardzo praktycznie, jak dany temat możemy w praktyce zastosować. Stąd też, proszę Państwa, tematem dzisiejszego spotkania będzie, jak prawidłowo dobrać probiotyki. Musimy parę słów powiedzieć jeszcze raz o definicji, bo też miałam takie głosy, dlaczego pan doktor mówi, że kiszona żywność to nie to samo co probiotyki. Oczywiście my bardzo popieramy jedzenie produktów kiszonych i kiszonki są absolutnie fantastyczne. Wiemy, że to jest sposób przygotowywania żywności znany nam od tysięcy lat, więc jak najbardziej jesteśmy fanami produktów kiszonych. No ale jeżeli mówimy o probiotykoterapii, to mówimy o zastosowaniu żywych mikroorganizmów, które muszą być bardzo restrykcyjnie dobrane. Tak? Czyli tutaj, żeby mówić o probiotykoterapii, to musimy mówić o użyciu gatunków bakterii, a właściwie szczepów gatunków bakterii, które były wcześniej przebadane, które mają odpowiednie wyniki badań klinicznych, które z kolei pozwalają nam sądzić, że użycie danego probiotyku u danej choroby w danym schorzeniu rzeczywiście zadziała. Oczywiście my takiej pewności nigdy nie mamy, bo nawet kiedy stosuje się leki, to takiej pewności nigdy nie ma. Niemniej jednak, proszę Państwa, probiotyk z definicji musi być żywym mikroorganizmem, najczęściej będzie to bakteria, który najczęściej zamknięty w kapsułce albo w postaci proszku albo płynu będzie w określonym celu podawany do organizmu. Stąd też najczęściej tymi mikroorganizmami są Lactobacillus albo bifidobakterium albo grzyby takie jak drożdżaki, jak Saccharomyces boulardii, bo my wiemy, że niektóre ze szczepów tych bakterii czy tych w ogóle mikroorganizmów zostały doskonale przebadane i mają doskonałe albo bardzo dobre wyniki, które czynią prawdopodobnym to, że jeżeli zastosujemy je u danego pacjenta, to osiągniemy jakiś konkretny efekt, na którym nam zależy. W ogóle trzeba sobie zadać pytanie, czy ja w ogóle potrzebuję probiotyków, czy w ogóle to jest nam do czegokolwiek potrzebne. No wiemy, że oczywiście mamy takie sytuacje, że szczególnie wtedy, kiedy w sposób długotrwały przyjmowane są antybiotyki, wtedy probiotyki są zalecane przez lekarzy jako konkretny element terapii. Inaczej probiotyki w życiu codziennym są częścią produktów spożywczych, są częścią żywności, a więc są traktowane jak suplementy diety i właściwie nie potrzebujemy żadnych wskazań medycznych i nie ma tutaj wskazań medycznych do stosowania probiotyków. Wobec tego można sobie zadać pytanie i ja do takich pytań zawsze zachęcam, żeby Państwo też o takie rzeczy pytali, czy w ogóle te probiotyki są nam do czegoś potrzebne, bo oczywiście są też takie prace naukowe, które pokazują, że no, probiotykoterapia nie wywiera takiego efektu, na jaki byśmy się tutaj spodziewali. Ale z drugiej strony mamy też coraz więcej różnych dowodów naukowych, że pozostałości antybiotyków, metabolity antybiotyków, jak Państwo widzą na tym rysunku, mamy te pozostałości metabolitów antybiotyków wynikające z leczenia pacjentów. Tutaj mamy taką sylwetkę szpitala, człowiek chory dowożony do szpitala i oczywiście wraz ze ściekami te pozostałości, metabolity antybiotyków dostają się do wody, a wraz z wodą dostają się do roślin, dostają się także do zwierząt, dostają się także do nas. Nawet jeśli pijemy przefiltrowaną wodę, no to te pozostałości tam mogą być. Drugim bardzo poważnym źródłem pochodnych antybiotyków, które mogą modyfikować naszą mikrobiotę jelitową, są oczywiście te antybiotyki, które są dodawane do hodowli zwierząt i wiemy, że to się dzieje w sposób rutynowy. że w tych dużych hodowlach rzeczywiście antybiotyki są nieodzowną częścią takiej hodowli. No i niestety znowu metabolity tychże trafiają do naszych organizmów wraz z produktami zarówno pochodzenia roślinnego, jak i pochodzenia zwierzęcego. Wobec tego możemy sobie powiedzieć, no to warto przywracać taką równowagę dla naszych bakterii jelitowych właśnie w ten sposób, że od czasu do czasu taką probiotykoterapię będziemy stosować. Czy ja tak w ten sposób postępuję? Czasami tak, to znaczy na pewno w moim domu zawsze są probiotyki i wtedy one są używane, kiedy dzieje się coś się dzieje z jelitami, są jakieś problemy albo zaparcia, albo biegunki, albo są inne problemy związane na przykład z pogorszonym samopoczuciem. Ale od czasu do czasu, szczególnie wtedy, kiedy ta dieta nie jest zbyt dobra albo mamy taki okres przednówku, rzeczywiście wtedy te probiotyki w celu takim zdecydowanie suplementacyjnym faktycznie są używane. Bo proszę Państwa, to jest cecha charakterystyczna wszystkich probiotyków, że one muszą, kiedy je stosujemy, niezależnie od tego, jaki to jest probiotyk, na jaki probiotyk żeśmy się zdecydowali, to każdy z nich będzie miał te powszechne cechy probiotyku. Czyli jeżeli będziemy brali probiotyki, to bierzemy je po coś. No, przede wszystkim po to, żeby uchroniły nas przed bakteriami patogennymi, właśnie poprzez konkurencję z patogenami, żeby zaczęły coś dla nas pożytecznego wytwarzać w tych jelitach. Czyli no, najczęściej tym czymś, co one wytwarzają, są krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, a bardzo często też kwas mlekowy, czyli tworzą przyjazne środowisko dla innych bakterii. Czyli to jest cecha powszechna, niezależnie od tego, jaki probiotyk weźmiemy, czy jest to probiotyk, który ma nam zadziałać na układ immunologiczny, czy to jest psychobiotyk, każdy z nich powinien zacząć porządkować mikrobiotę jelitową w jelitach. Tak, czyli no, to działanie jest oczywiste. Potem mamy też te cechy rzadkie, czyli często sięgamy po jakiś określony probiotyk, na przykład po psychobiotyk, wtedy kiedy potrzebujemy wsparcia psychicznego, bo mamy złe samopoczucie psychiczne i ten psychobiotyk, właśnie jaką cechą rzadką jest to, że bierze udział w wytwarzaniu neurotransmiterów, na przykład serotoniny, no ale każdy psychobiotyk będzie też pozytywnie działał na mikrobiotę przewodu pokarmowego. Niezwykle ważne jest to, żeby dobrze probiotyk wybrać. Taki raport NIK-u sprzed 2 lat no, był naprawdę miażdżący dla naszych producentów, no bo oczywiście my wiemy, że mamy mnóstwo fantastycznych producentów, bardzo rzetelnych, no ale też mamy dużo takich Januszy biznesu, którzy oczywiście produkują suplementy w sposób no, niezbyt mocno rzetelny, tak to nazwijmy. No i część tych probiotyków, ale też innych suplementów była po prostu bardzo marnej jakości. Wobec tego, czym się należy kierować, żeby te probiotyki wybrać na pewno dobrze? Jak kupić ten, który jest na pewno porządnie wyprodukowany? Tu, proszę Państwa, jest jedna żelazna zasada, którą trzeba pamiętać i stosować, a mianowicie, że kupując probiotyk zawsze musimy patrzeć, czy podana jest w probiotyku nazwa szczepu, czyli nie może być nazwa probiotyku Lactobacillus rhamnosus, musi być podana nazwa szczepu, bo gatunków Lactobacillus rhamnosus, w tym gatunku szczepów jest bardzo dużo, ale tylko ten szczep, który został zdeponowany w specjalnej firmie, która zajmuje się depozycją szczepów i opisany jako GG, jest tym szczepem, który w badaniach klinicznych pokazał, że ma takie działanie ochronne, ma cudowne działanie stymulujące mikrobiotę jelita, ma bardzo dobre działanie, także na przykład w takich chorobach wirusowych, jak w tej chwili te powikłania pokowidowe. Czy Bifidobacterium animalis, też mamy tutaj szczep BB12. A więc proszę Państwa, dobry probiotyk musi mieć nazwę 3-członową. Zwracajmy na to uwagę, dlatego że jeżeli nie ma tego 3. członu, nie ma tej nazwy szczepu, to po prostu ten producent wziął jakikolwiek szczep i wcale to nie musi być ten szczep, który jest szczepem dobroczynnym. O tym pamiętajmy. Oczywiście każdy porządny producent poda nam także nazwę i numer zbiorów, pod którym ten szczep jest przechowywany i wtedy taka rzecz rzeczywiście jest gwarancją tego, że no, mamy do czynienia z bardzo poważnym i bardzo dobrym, rzetelnym przede wszystkim producentem. Ja tu Państwu też pokazałam taki przykład z doborem szczepu, jakbyśmy chcieli posłuchać sobie muzyki Michaela Jacksona, prawda? Czyli no nie pójdziemy do sklepu, czy nie będziemy googlować amerykańskich muzyków, no bo wśród amerykańskich muzyków oczywiście znajdziemy Michaela Jacksona, ale Michael Jackson to jest właśnie ta nazwa szczepu. Znajdziemy tego Michaela Jacksona wśród muzyków soulowo-punkowo-popowych, nawet jeżeli sięgniemy do muzyki The Jackson Five, to tam też będzie Michael Jackson, ale my koniecznie chcemy tylko samego Michaela Jacksona, czyli sięgamy po prostu po konkretnego wykonawcę. I tak samo jest z probiotykami. Nie może być po prostu Lactobacillus plantarum, musi być jakiś konkretny szczep. Jak lekarz albo dietetyk powiedział, że w celu na przykład, no akurat ten szczep jest cudownym szczepem, który zapobiega biegunkom, to jest świetny szczep właśnie po kuracji antybiotykowej, albo jak się dzieje coś ostrego, Lactobacillus plantarum, szczep 299V jest no nieodzownym przyjacielem w takich sytuacjach, więc musimy znać konkretną nazwę szczepu i zwykle lekarz albo dietetyk, albo jeśli Państwo interesują się probiotykoterapią, to zwracajcie uwagę na to, jakiś konkretny szczep potrzebujecie, a potem kupując już ten preparat, no, kierujcie się tym, żeby ta nazwa szczepu po prostu była w tym preparacie podana. Czyli nie możemy kupować preparatów, gdzie jest tylko nazwa gatunku bez podanej nazwy szczepu. No chyba że mamy na przykład Saccharomyces boulardii, no tam już wszyscy wiemy, że jest to, nie musimy podawać nazwy szczepu, po prostu tylko ten szczep tego drożdżaka jest wykorzystywany. Teraz tak, proszę Państwa, kolejne pytanie, bardzo częste pytanie moich pacjentów, że kupili sobie probiotyk i proszę Pani, kupiłem taki probiotyk bardzo dobry, bo jest tam ponad 100 różnych gatunków bakterii. Czy to jest lepiej, jeżeli ja kupię natychmiast taki, który będzie miał 10, 20, 100, czy on jest lepszy od takiego, który ma jeden? Bo proszę zobaczyć, że te probiotyki rzeczywiście mogą być jednoszczepowe i tu przykład jest na przykład Lactobacillus plantarum 299V. Co jest jeszcze bardzo ważne, że te jednoszczepowe są zwykle w dużej koncentracji, czyli tych bakterii jest tam albo mikroorganizmów drożdżaku jest tam bardzo dużo, wobec tego po dodaniu, po przyjęciu takiego probiotyku on daje bardzo silny efekt. Jeszcze za moment to Państwu pokażę. Mamy też wieloszczepowe, czyli mamy ten sam gatunek, na przykład Lactobacillus, no ale różne szczepy tego gatunku. No i mamy wielogatunkowe, tak? Także tu jest dosyć duża możliwość manewru i wcale nie oznacza to, że jeżeli mamy jednoszczepowy czy wieloszczepowy, to one są lepsze. Czym się musimy tutaj kierować? Proszę zobaczyć tą zasadę. Kiedy mamy probiotyki monoszczepowe, czyli mamy na przykład właśnie ten Lactobacillus rhamnosus GG albo Lactobacillus plantarum 299V, to ten probiotyk, on zwykle producent daje go w takiej kapsułce dużo i daje go po to, że ten probiotyk jest skierowany, żeby działać na jakiś pojedynczy, określony efekt kliniczny. Czyli mamy na przykład biegunki, albo dzieje się coś, jakieś problemy właśnie z bardzo masywnymi bólami brzucha, albo z takim efektem przelewania się w brzuchu. Wtedy zdecydowanie lepiej sprawdza się probiotyk jednoszczepowy o wyższej koncentracji bakterii. I taki probiotyk warto ze sobą brać na przykład w podróży. Natomiast kiedy mamy to oddziaływanie, znaczy czujemy się źle, mamy liczne, czyli tak, na przykład jesteśmy osłabieni, łapiemy przeziębienia, czujemy się troszeczkę gorzej, chcielibyśmy wzmocnić właśnie nasz układ odpornościowy, ale też mamy jakoś pogorszone samopoczucie psychiczne. Wtedy zdecydowanie lepiej jest sięgnąć po ten probiotyk wieloszczepowy. Zwykle w takim wieloszczepowym probiotyku po prostu jest więcej różnych szczepów, ale jest mniej bakterii, czyli no nie ma tego efektu takiego bardzo silnego. Proszę spojrzeć na ten slajd. To jest stary, ale jary slajd, który przygotowała grupa polskich specjalistów, między innymi pan profesor Marli czy pani profesor Ostrowska. Bardzo fajnie pokazuje właśnie tą najprostszą zasadę doboru probiotyków. Jeżeli są objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak wzdęcia, zaparcia, biegunki, bóle czy dyspepsja, wtedy warto brać probiotyk jednoszczepowy. Kiedy mamy objawy bardzo ogólne, tak jak Państwu wspomniałam, jakieś właśnie przewlekłe zmęczenie, ale też zespół metaboliczny, może być fibromialgia czy migrena, wtedy warto sięgnąć po probiotyk wieloszczepowy. Jak przyjmować probiotyki? Czy tutaj są jakieś reguły? Proszę zobaczyć, że mamy takie wytyczne towarzystw gastroenterologicznych i Polskiego Towarzystwa z 2018 roku, które pokazywało, że probiotyki mogą być, no nie były rekomendowane, ale też nie były nierekomendowane, czyli były, właściwie można było powiedzieć, że można je zastosować. Jeżeli lekarz ma pacjenta, to w niektórych przypadkach te probiotyki powinien zastosować. Wtedy te probiotyki mają działanie wspierające terapię leczniczą. I w roku 2020 Amerykańskie Towarzystwo Gastroenterologiczne wydało trochę dziwne, trochę zaskakujące rekomendacje, dlatego że to towarzystwo utrzymało stosowanie probiotyku tylko w bardzo nielicznych przypadkach, czyli w profilaktyce zakażenia Clostridioides difficile po antybiotykoterapii, czyli u takich pacjentów, którzy przebywają długo w szpitalu i rzeczywiście są narażeni na infekcję tą bakterią, u wcześniaków, które są narażone na martwicze, zapalenie jelita, no i po dosyć rzadkim wyłonieniu wewnętrznego zbiornika jelitowego dla pacjentów po tej operacji. Natomiast wcześniejsze takie przychylne spojrzenie na probiotyki u pacjentów na przykład z zespołem jelita nadwrażliwego czy w chorobie leśniowskiego krona, one zostały zdecydowanie, te rekomendacje zostały cofnięte. No, było to ogromne zdziwienie, dlatego że w miejsce tych probiotyków zdecydowanie weszły antybiotyki, takie antybiotyki, które są nazywane eubiotykami, czyli na przykład rifaksymina. Ale już w tym roku, to jest bardzo świeża sprawa, to są zalecenia Brytyjskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego sprzed dosłownie paru tygodni i z kolei tutaj już to stanowisko zostało złagodzone i w tym stanowisku przyjmuje się, że probiotyki mogą być skuteczną metodą leczenia objawów bólowych, czy właśnie tego dyskomfortu ze strony przewodu pokarmowego u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego i zdecydowanie można doradzić stosowanie tych probiotyków u pacjentów, którzy chcieliby taką terapię przejść, uwaga, przez okres 12 tygodni, czyli przez 3 miesiące probiotykoterapia może być u pacjenta zastosowana. Ale bardzo ważna rzecz, jeżeli po tych 3 miesiącach probiotyki nie przyniosą efektu, no to tutaj już nie ma sensu tej probiotykoterapii stosować. Czyli jest pewna rekomendacja do zastosowania probiotyków w okresie 3 miesięcy. Przy czym to Brytyjskie Towarzystwo Gastroenterologiczne nie podaje nam typu probiotyków, czyli to właśnie w gestii lekarza jest uzmysłowienie pacjentowi, jakiego probiotyku potrzebuje i ewentualnie dobranie jakiegoś określonego szczepu. Czyli nie podano nazw szczepów, co kiedyś było rekomendowane dla konkretnych jednostek chorobowych, ale nadal, proszę Państwa, tutaj będzie obowiązywała ta zasada, że jeżeli mamy dosyć mocne objawy ze strony przewodu pokarmowego, stosujemy probiotyk jednoszczepowy i do niego możemy dorzucić jeszcze probiotyk wieloszczepowy. Zaraz Państwu też to pokażę, w jaki sposób możemy to zrobić. Mamy tu taki typowy schemat probiotykoterapii przy dolegliwościach jelitowych. Typowy, znowu to bardzo zależy od tego, to jest typowy, który ja stosuję, ale bardzo to też zależy od pacjentów, to nie u każdego pacjenta taka probiotykoterapia jest potrzebna. Niemniej jednak, jeżeli jest właśnie dosyć takie wyraźne sygnały bólowe ze strony przewodu pokarmowego, to wtedy warto jest przyjmować probiotyki rano i wieczorem. I w takim bardzo fajnym schemacie jest jedna kapsułka, czyli jeden preparat jednoszczepowy o dużej koncentracji szczepów i do tego 2 kapsułki wieloszczepowego. Stosuje się to wtedy, kiedy mamy nie tylko biegunkę, ale na przykład biegunkę i w ogóle takie ogólne pogorszone samopoczucie, też związane z odczuwaniem tych dolegliwości. Dlatego jednym z tych preparatów wieloszczepowych może być psychobiotyk, bo też dowiedziono, i to jest też praca sprzed paru tygodni, że szczególnie kobiety odczuwają te dolegliwości bólowe związane z dysfunkcją jelita znacznie gorzej niż mężczyźni i związane jest to po prostu z takim funkcjonowaniem mózgu, obszaru mózgu, który jest za funkcję rozpoznawania sygnałów płynących z jelita, sygnałów bólowych, i rzeczywiście kobiety, właśnie kobiety z zespołem jelita drażliwego, te sygnały odbierają znacznie gorzej. I po całym dniu znowu wieczorem powtarzamy, czyli podajemy 1 kapsułkę probiotyku jednoszczepowego i 2 kapsułki probiotyku wieloszczepowego. No i teraz pytanie, jak długo taką probiotykoterapię w tym schemacie stosować? 3 miesiące, proszę Państwa, 12 tygodni. Zresztą to potwierdza w tej chwili to Brytyjskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Te 3 miesiące to jest taki czas, żeby się przekonać, czy probiotykoterapia działa. Czyli możemy tu zastosować różne probiotyki, możemy zastosować właśnie ten schemat jednoszczepowy plus wieloszczepowy, żeby uzyskać pełniejszy efekt, albo tylko jednoszczepowy, albo tylko wieloszczepowy, kiedy nie mamy żadnych objawów ze strony układu pokarmowego. No i tak powinniśmy te 12 tygodni tą probiotykoterapię ciągnąć. I teraz po tych 12 tygodniach można zaprzestać stosowanie probiotyku, ale znowu, jeśli mogę się podzielić z Państwem swoją obserwacją, to bardzo często jest tak, że pacjenci mówią, że po odstawieniu probiotyku czują się gorzej, czyli jakby ta probiotykoterapia była stałym elementem, który poprawia funkcjonowanie jelita. Oczywiście my możemy zakładać, że jest to jakiś efekt też takiego przyzwyczajenia pacjenta i też bardziej ten efekt psychiczny. Niemniej jednak jest coś takiego jak schemat pulsacyjny przyjmowania probiotyku i ten schemat też można zastosować, czyli bierzemy przez pełne 3 miesiące taką probiotykoterapię, a potem wchodzimy na ten schemat, który oznacza przyjmowanie probiotyków przez 10 kolejnych dni, a potem przez resztę miesiąca już tego probiotyku nie przyjmujemy. I ten schemat pulsacyjny rzeczywiście jest takim dosyć ciekawym sposobem i warto się przekonać, czy u Państwa zadziała. Jest on opisany i u wielu pacjentów on przynosi określoną korzyść. I na koniec, proszę Państwa, żeby już nie nudzić, i jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, bo pacjenci też bardzo często pytają, czy można otwierać kapsułki, czy te kapsułki powinniśmy koniecznie łykać w całości, szczególnie, że te kapsułki są rzeczywiście bardzo sprawnie gwarantują nam zachowanie jakości probiotyków. No ale jeżeli jest, czyli na pewno najlepiej jest stosować probiotyki w takiej formie skapsułkowanej, jeśli oczywiście one tak są wytwarzane, bo są też probiotyki w zawiesinach czy w proszku i wtedy producent gwarantuje nam, że w tym proszku ten efekt będzie bardzo dobry. Ale jeżeli mamy zastosować kapsułki, to rzeczywiście najlepiej jest łyknąć tą kapsułkę. No ale jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, spokojnie, proszę Państwa, można te probiotyki wysypać, można to popić wodą, ale uwaga, woda nie może być gorąca. Czyli pamiętajmy o tym, że nie może być żadnych gorących płynów. I jeszcze jedna bardzo ważna uwaga. Probiotyki powinniśmy jeść około posiłku, czyli możemy spokojnie jeść probiotyki przed śniadaniem, w trakcie śniadania, czy troszkę po śniadaniu, czy jakimkolwiek posiłku, chociaż najlepszym schematem przyjmowania jest rzeczywiście rano i wieczorem. Pamiętajcie Państwo, że nie musimy ich przyjmować na czczo, nie musimy czekać, chyba że lekarz zapisał jakieś leki, przyjmujemy jakieś leki i wyraźnie jest tam powiedziane, że musimy odczekać z przyjmowaniem jakiegokolwiek posiłku czy jakiegokolwiek innych suplementów. Pamiętajmy, że probiotyki są suplementem diety, czyli wtedy musimy rzeczywiście po prostu te pół godzinki czy tyle, czyli jest zalecony na opakowaniu tego konkretnego leku, musimy odczekać. I właściwie to tyle, proszę Państwa. Nie, probiotyki, nie możemy ich demonizować. To nie są leki, chociaż wiele wskazań, mamy wskazania medyczne, chociażby po tej kuracji antybiotykami, pojawieniu się biegunki. Natomiast warto takiego probiotyku spróbować i samemu przekonać się, czy on u mnie zadziała. Pamiętajmy także, że te probiotyki, które są wykorzystywane właśnie w leczeniu, to są probiotyki, które wymagają określonej diety. One też potrzebują dobrze zjeść. I tym, co one lubią jeść najbardziej, jest oczywiście błonnik roślinny. O tym błonniku też Państwu powiem, jak go konkretnie dobrać, ale z drugiej strony też pamiętajmy, żeby nie demonizować. Jeżeli prowadzimy normalną dietę i w naszej diecie są warzywa, są rośliny strączkowe, są owoce, czy jest pieczywo, to spokojnie wystarczy też tego błonnika dla naszych bakterii jelitowych i nie musimy dodawać konkretnego, wysublimowanego prebiotyku, czyli błonnika roślinnego. Natomiast no, jeżeli już jesteśmy chorzy, coś tam nas dolega, to warto wtedy jeszcze dołączyć do takiego probiotyku określony prebiotyk, ale muszę Państwu powiedzieć, że dobranie dobrego prebiotyku jest zdecydowanie większą sztuką niż dobranie dobrego probiotyku. Bardzo dziękuję i jeśli Państwo mają pytania, bardzo proszę je wpisać, ja na każde z tych pytań odpowiem. Dziękuję, do widzenia.